Pierwszy raz widzę, żebyś założyła to i to i wow, jeszcze mam rozpuszczone włosy. Świetnie wyglądasz. A, cieszę się, że ci się podoba to. A w sumie tak Ale koloru mogę mrugam do zmieniać. Jessiki, no chyba mogę powiedzieć, że jestem twoją niespodzianką. Co, zmieniam się w marmur? Jesus fuck, znowu mam gigantycznego. Stop, help. Stop, cięcie. Nie ten ujęcie. Tak. Zmieniam się w marmur. Tak, taki zimny i kuszący. Nie, to właśnie Rysia stwierdziła, że zmienia się w marmur. Już, Paul, dobrze? Już? Tak, już jest okej, okay. Mówcie już. Już poszło sorry. Sobie? No to zmienia się w marmur i co? No w sensie tak bardzo mnie wcięło. A, że tak nie ma reakcji, to jak mijają sekundy, to ja tak patrzę między ciebie a Jessica. Wiesz co, Jessica, miałaś rację, nie wiedział, co go trafiło. Ja tak się jeszcze ten facepalm, że ty wcześniej sam na to nie wpadłem, Grace, przecież będziesz moją idealną partnerką na bal. I uśmiecham się z całą twarzą. No, ducha do ducha. Bo ja cię mam za mojego przyjaciela, nie? W tym momencie podjeżdża twój ojciec. I tak, kurde, czy może wewnętrznie by nade mną Heidi wziąć górę? Może. Dobra, no to wewnętrznie Heidi bardzo się rozekscytowuje nad genialnym pomysłem, jakim jest pójście z Grace. Idę do ojca, wyciągam go z samochodu, tata, patrz, to jest Grace, idziemy razem na bal, nie będę szedł z kuzynką, bo coś tam. Czy jak i tam tej kuzynce. Grace to mój tata, przedstawiam tatę. Uśmiecham się najszerzej, jak mój tata do tej pory widzi, że się uśmiecham. A, Degam, miło mi pana poznać. Halo. No cię ucięło na moment, w sensie z Roll20 na moment zniknąłeś. No, bo przez moment nic nie słyszałem. Więc Borysiu, proszę o powtórzenie, bo usłyszałem początek tego, jak wyciągasz ojca z samochodu. Aha, no i przeprowadzam go do dziewczyn, przedstawiam Grace, że z Grace idę. W sensie, jestem tak... Znaczy, jak nie mówisz? Znaczy, bo generalnie to Heidi teraz przyjmuje taką rozekscytowaną wewnętrzną. I tata, słuchaj, nie idę z kuzynką, idę z... To jest dziewczyna, z którą idę na bal, nie muszę iść z kuzynką, bo to w sumie kto by myślał, żeby z kuzynką iść na bal, to jest Grace. Aha, bardzo miło mi panie poznać, a... Dobry dzień, dobry, coś tam. Dobra, Jessica, z Jessica ćwiczę. Tak, tata? Przepraszam, ale bardzo się śpieszę, ponieważ muszę wrócić do firmy i w związku z tym chcę tylko odwieźć syna do domu i w związku z tym nie może dłużej rozmawiać. Mam nadzieję, że paniom to nie przeszkadza. Znaczy ja dygam i oczywiście miłego dnia, panie... Ja chyba znam jego imię, czy nie? Tylko mi się dalej jebie, czy sobie też? Dalej się nie. Masz po prostu nazwisko tam, nazwisko jest... Tak, panie... A jeszcze tak, żeby... A w sumie, że... Ja wcześniej mogłem powiedzieć, że mogę na ciebie liczyć, a teraz jak on leci, to że jakby... Ręką ujmuję go tak w pasie i daję mu... całusa w folii. Mi? Tak. Nie, ojcu. Nie byłam pewna. Znaczy, jak tata tak zbywa, to widzicie, jak ta cała radość ulatuje z moich oczu, w sensie, bo pierwszy raz Heidi, w sensie, dała znać tak o sobie przy ludziach i teraz, w sensie, jest to taka przemiana, jak Heidi się bardzo chowa i chowa się w tej szafie mojej wewnętrznej, nie? Że ona nie może jednak istnieć. No i Tom się garbi, jak dostaje buziaka, to już w ogóle, w sensie... Nie, bo mnie to nie podnieca, to raczej przeraża. Ona jest za blisko. Dobra, i jak wsiadacie do samochodu, to ojciec się pyta, to w zasadzie z którą trenujesz, a z którą idziesz? Czy to ważne? No mam nadzieję, że nie idziesz z tym dziwadłem. Tak, tato. Jakby to wyglądało? Tak, tato. Patrzę się przez okno.
No, ja myślę, że do końca drogi jeszcze dostajesz długą tyradę na temat tego, jak powinna wyglądać twoja przyszła żona. Bierać się, zachowywać i tak dalej. Ignoruję i patrzę przez okno. No, dlatego nawet się nie będę próbował wysilać, żeby tą tyradę roleplayować. Rozrysować? Tak jest. Roleplayować. Pozwól, że ja ci kurwa coś rozrysuję. Okej. Okay. Nagła zmiana nastroju. Ale coś wy macie z tym internetem, bo wieczorami was... No czasami właśnie tak się coś jebie. To naprawdę te sarny coś tam miętolą. Tak. Na takim zadupie mieszkacie? No, no autentycznie sarny chodzą mi pod oknem. Aaa, kuroczo! Zajebiście, jest to przy okazji pociągiem 20 minut do centrum Sztokholmu. Co? Spoko. To jest zajebiste. No tak, do samego centrum, tak. I mamy do dużego sklepu, takiego centrohandlowego, no może nie centrohandlowego, bo to jest bardziej spożywczak, ale wielkości sklepów centrohandlowych, też mamy 10 minut piechotą. Spożywczak wielkości centrum handlowego. Znaczy spożywczak w, centrum, w sensie takiego jakiegoś oszołoma albo tego typu sklepu, nie? Aha, myślałam, że taki osiedlowy sklepik. Nie, to jest właśnie wyjebany duży sklep, który jest w zasadzie tylko jednym spożywczakiem. W sensie, że tylko od tego, od jedzenia. No. Produktów tak. Spożywczych głównie. No, nie, no, nie tylko. Znaczy, no, tam papier toaletowy i takie rzeczy też mają, ale no. Roweru nie kupisz. Tak, roweru tam nie kupisz. Lepsza grać. A jest naprawdę spore. I co zabawne, jest tam lodówka z kiszoną kapustą, kiszonymi ogórkami i śledzikiem na raz Lisnera. I to dobra, wszystko ale... po polsku opisane. A jest kiełbasa? Gdzieś widziałem polską kiełbasę. Ja widziałem też parówki berlinki chyba. Tak, widziałem parówki berlinki, bo się nawet śmiałem, że potem przywoziłem jak co. Ale to jest fajne, ponieważ mają tak samo żarcie z innych krajów. Właśnie nie wiem, czy jeszcze będziemy grali, bo to już jest prawie 23. Raczej już trochę zmęczona. O, to jeszcze, jest sobota. To jeszcze mi tylko ale na... Ale miałam cały tydzień... A, spoko. To jeszcze mi tylko na to pytanie odpowiedź, co rzuciłem na czacie Roll20. Zmiana stylowy może się kwalifikować. Zmiana stylowy. Znaczy, ty się czujesz z tym trochę lepiej, ale ta... No tak, bo nadal inni mogą podejrzewać, ale jakby ja zmieniłam, to już się nie czuję takim freakiem, jak mi wygarnął to... Boże, Alister. No. Kurde, dwa expy. Czyli co, znaczy, możemy jeszcze kilka scen zagrać, ale chyba zostawimy sobie sam bal na następną sesję. Tak, no. Balu nie ma sensu. Balu no nie to ma sensu. W sumie byłoby najlepiej, że dojdziemy do zaraz przed balem. No. O, właśnie, ja bym chciał jeszcze jedną scenę z Nulą zagrać. Któregoś wieczoru, jeszcze przed balem, Filipa cię wypytuje o to, co tam w szkole. Mam taki jeden... Pokazuje się, że idę do bal z gościem, skromnie przepadam. Rychał. To znaczy, dlaczego z nim idziesz? Bo tak ustawił... Bo tak go ze spatą... Karnik. Goldy. Ale wiesz, że nie musisz iść? Obiecałam. W zasadzie to chyba nawet nie powinnaś iść. Czemu? No bo te wszystkie bale i inne tym podobne rzeczy są dla takich jak my dość ryzykowne. Bo ogólnie rzecz biorąc, dobrze ci radzę, nie związuj się za bardzo z powierzchniowcami. Boga! Filipa.
bo mówiłam, że z gościem go nie lubię. No to pomagiłam. Tym bardziej nie masz żadnego powodu, żeby w ogóle tam iść. Moim zdaniem powinnaś po prostu zostać w domu i go wystawić. A żeby to było takie proste. Ona tak patrzy podejrzliwie, a co w tym skomplikowanego? Obiecałam. Rób jak uważasz, ale pamiętaj, że potem będziesz z tego powodu płakała. Ja bym tego jeszcze się nie robiła. Podjęłam radę, dałam po prostu wzdycham. Prawdopodobnie tak. Ale niestety, obietnica to obietnica. Nawet jeśli jest gadem. Jakoś przeżyję. No dobra, to ja myślę, że ja już więcej nic do powiedzenia nie mam. Okej, czy jeszcze ktoś chciałby zrobić coś przed balem konkretnie? Ja muszę odkręcić to z Jackiem. Przepraszam, jestem śpiąca. No, jak chcesz odkręcić to z Jackiem? Nie mam pojęcia. Świetnie. Ale muszę to zrobić. Więc albo Jessica, albo Tom. Co ja mówię, Jessica, Heidi. Myślę, że Heidi mogłaby pójść z Jessicą, udając, w sensie, to już byłaby taka cała masa powiązań, że Heidi jest najlepszą przyjaciółką albo jakąś tam kuzynką Toma, więc ona w imieniu Toma poszła do Jacka, ale że ona jednak nie może pójść, to weźmie Jessicę ze sobą do Jacka, żeby to odkręcić. W sensie powiedzieć, że słuchaj Jack, bo ja nie dam rady, a to jest Jessica i z nią. Kielo tu się już powoli robi, zaczyna robić skomplikowanie. No właśnie. Ja już się zgubiłem. Kto kogo, za co, po co. Rysia gra jednoosobową modę na sukces. A czy w zasadzie dwuosobową? No dwuosobową. Jednoosobowo w sensie, że ona sama to gra, natomiast aktorów jest wielu. O Jezu. Albo Tom ma szczwany plan. O, Tom ma szczwany plan, to mi się bardziej podoba. Że pójdzie do Jessiki i powie jak wyszło, ale Heidi wystawi Jacka. W sensie Tom pójdzie razem z Grace, czyli Heidi nie pójdzie z Jackiem, czyli Jack będzie czekał na Heidi, która nie przyjdzie, więc wtedy mogłaby mieć szansę Jessica podbić do niego, jak będzie smutny, bo będzie wystawiony przez laskę. I to okay. Jest tajny plan Toma. Okej. Okay. Dobra, czyli idziesz do Jessiki i dokładnie to tłumaczysz? Znaczy nie tłumaczę, że bo moja druga osobowość. No tylko, że... Mam taką przyjaciółkę. Że namówiłem koleżankę, czy tam najlepszą psiapsiłę. No, psiapsiłę, że właśnie taka, że zgodnie za mną skoczy i takie tam, no właśnie, coś takiego. I ona poszła, ale bo ona jest taka rozszczepana, to zrobiła to źle. Ale ustaliliśmy, że go wystawi. I wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł, w sensie, bo wiesz, bo Jack się poczuje jednak taki odrzucony, będzie czekał na nią. I myślę, że ona mu wyśle SMS-a, że jednak nie idzie. To się zaraz przed balem. I wtedy... Wiem, słuchaj, umówią się w jakimś jednym miejscu, nie? Na przykład w knajpie. Ale ona mu wyśle SMS-a, że nie przyjdzie, a ty będziesz w tej knajpie. Co ty myślisz? Jessica tak patrzy.
Wiesz co? Po kimś, kto nie potrafi wyprowadzić lewego prostego, nie spodziewałam się takiej perfidności. Uśmiecham się z taką mega satysfakcją. Tom, to świetny plan. Ja mega wyszczerz. Tak jak mówiłem, nawet nie starałem się nadążyć, więc nie wiem, o co chodzi. Ja chyba czaję, o co biega. Autentycznie nie wiem. Okej, Alistair, czy ty chcesz jeszcze zrobić jakikolwiek ruch w kierunku Samanty, albo przeciwko Adamowi, albo w kierunku Nuli, albo cokolwiek takiego? Miałem teraz pewien pomysł. No. Miałem pomysł, okej, okay, dobra. No dobra, będę to musiał. Ogólnie, żeby najpierw zaprosić Adama do przeglądania swojej kolekcji. Bo mam tam na pewno jakieś kryminalne komiksy, coś w tym stylu. Tak. I równocześnie jakoś tam... Te jest od Mystery z lat 30. i 40. To coś w tym stylu. Tym były pierwsze Batmany. No właśnie coś w tym stylu. Takie właśnie, tak jak mówił, że lubi. Ale równocześnie jakoś na przykład... gdzieś tam na boku dać znać Samancie, żeby ona się gdzieś coś tam pojawiła i go, wiesz... Też może mu zrobiła scenę, że co to jest. Umówiła. To dla dzieci. Że w tym stylu. Wiesz, zawsze możesz wykorzystać do tego Nulę, żeby sprowadziła Samantę we właściwe miejsce. No tak, właśnie w tym stylu. Coś takiego. Najpierw musiałbym się z Nulą spotkać. No dobra, to go. A Nula nie ma komórki? Pewnie ma. Albo nie ma, nie wiem. Albo może nie mieć w sumie. No. Może i Filipa dała. A co to? Dobra, czyli nie masz? Nie mam. Okay, no, to... no ale każdy ma komórkę, więc w sumie już od jakiegoś czasu nie, jesteś w szkole. To też jest takie, każdy ma, ale ona nie jest każda. No tak, ona jest specjalnej troski. No. Dobra, no to nie wiem, muszę ją jakoś złapać. To można powiedzieć, że... Nie wiem, jak ja cię mogę złapać. Ja wiem w ogóle, gdzie ty mieszkasz? Zawsze możesz w szkole. No dobra, to powiedzmy, że w szkole. Cię gdzieś łapię. Nie ma to chyba większego znaczenia. Kiedy są, po prostu cię gdzieś łapię na korytarzu. Co? Powiedzmy. Dobra. Pierwsze chciałem powiedzieć przepraszam, bo... O! Ostatni komentarz, który... Chciałem faktycznie mógł być trochę nie na miejscu. O! Ej! Może w ramach przeprosin? No i? Raczej to z tego, że przepraszasz. No. Nic, to pierwsza sprawa. Rób z tego, co chcesz. A druga sprawa to... mam prośbę. Kolejną? Albo zadanie. Tak. Ale nie martw się, to będzie prostsze. Dobrze. Czy nie muszę w takim razie podrywać tamtego? Czuję się jednak z tym... Mam się jednak z tym dość źle, bo... Na razie to zostawmy, dobrze? Dziękuję. Ogólnie kojarzysz Samantę? No tak. Santos? Wiesz, która z naszej klasy. No tak. Weź zagadaj do... Weź jakoś po prostu zagadaj do niej.
Spraw, żeby pojawiła się około godziny około w pół do piątej. Gdzie to może być? Żeby się pojawiła około pół do piątej w okolicach. Jak to wygląda w amerykańskich szkołach? Znaczy, prawda jest... Powiedzmy, że w okolicach, nie wiem, męskich szafek, tam gdzie faceci mają szafki, bo to pewnie jest jakoś odstęp. Tylko tyle? Dobrze. Tak, tylko tyle. Tylko pamiętaj, ma się tam pojawić. Dobrze. No i to tyle. Tak jak mówiłem, to powinno być prostsze. Dobra. No i no to tyle z rozmawiania z Nulą póki co. Okej. Okay. Proste zadanie. Dobra. Druga część będzie bardziej skomplikowana, tak, tego planu. A druga to dać Adamowi znać, że może mam coś, co by go zainteresowało. Wiesz, po prostu przynoszę fragment, że tak powiem, swojej kolekcji. To jakieś wybrane numery ze sobą. Żeby mu pożyczyć. Dobra, no to nie wiem, staram się go gdzieś coś złapać. Zobaczę sobie, znaczy spojrzę sobie, jak dokładnie działał twój ten ruch związany z kolekcją, dobrze? Dać. Debate. Okej, okay, rozumiem. No co? Znaczy, ja bym sobie wybraniu XP, ale na NPC to tam wiesz, nie ma znaczenia. Po prostu biorą, znajdują coś, co im się podoba. No tak. Tak. Widzą. Czyli masz coś, a po prostu masz coś, co na pewno się spodoba, tak, Adamowi. Zawsze mam coś, co się komuś spodoba, jakieś przynęty, żeby ludzi ciągać w swoje gierki. No tak. W ten czy inny sposób. Albo, że, wiesz, oni coś tam znajdują, co byś, na pewno by się spodobało mojemu znajomemu. W sensie. Wtedy mogę to wykorzystać przeciwko tym znajomym. No dobra, to myślę, że próba ściągnięcia Adama w twoje sidła nie jest dużym problemem. Natomiast chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak Nula ściągnie Samantę. Okej, to... Znowu nas ucięło? Nie, to czy ja was słyszę? Również słyszę. Mam trochę wysoki ping. Ja też. Ludzie kochani, co wy macie z internetem? Oboje ich wywaliło. Kurde. Mamy internet, nie? Skandynawia, pierwszy świat. Znaczy, a w Polsce ogólnie, mamy lepszy. Ogólnie z tego, co Paul mówił, to ten internet im dobrze działa, tylko że widać nie w nocy. Znaczy, działa dobrze do momentu, gdy nie działa dobrze. Tak. No właśnie, gdy przestaje. Aj, w pizdu.